Zemsta. Streszczenie. Akt pierwszy. Cześni Graptusiewicz mieszka w połowie Starego Zamku, którego drugą połowę zamieszkuje rejent Milczek. Sąsiedzi od lat są skłóceni, a głównym powodem sporu jest mur graniczny. Tych dwóch ludzi, ogień, woda, jak wypowiada się o nich Wacław Milczek, syn rejenta. Cześnik zastanawia się, czy ożenić się z bratanicą Klarą, małżeństwo z tak bliską krewną było w tych czasach naturalne, czy z wdową Podstoliną. Decyzja o orzenku podyktowana jest zapewne względami materialnymi. Cześnik zarządza majątkiem Klary, a sam żaden, żadnych dóbr nie posiada. Co do Podstoliny, natomiast jest bogatsza i bardziej odpowiadająca mu wiekiem. Decyduje się zatem na tę drugą. Papkin, zubożały szlachcic mieszkający na dworze, wychwala swoje bohaterskie czyny, jak zwykle zresztą. Cześnik wymusza na papkinie, aby ten nakłonił stolinę do wyjścia za mąż, na co wdowa wyraża koniec końców zgodę. Cześnik, oburzony na prawą muru przez pracowników rejenta, nakazuje papkinowi wypędzić wszystkich murarzy. Dochodzi do bójki i kłótni pomiędzy gospodarzami. Papkin wygraża się wszystkim dookoła, mimo tego, że w pobliżu nikogo absolutnie już nie ma. Wacław, syn Rejenta, zakochany w klarze, z wzajemnością, chcąc wkraść się do swojej ukochanej, zmusza Papkina do wzięcia go w niewolę. Akt drugi. Papkin doprowadza Wacława, jeńca, do Cześnika, chwaląc swoje męstwo. Cześnik jednak wyrzuca Wacława. Wacław wyznaje Papkinowi, że kocha Klarę i obiecuje mu złoto za milczenie. Klara tymczasem namawia swego ukochanego, by starał się o sympatię pod Stoliny i poprzez nią płynął na zdanie Cześnika. Wacław miał kiedyś romans pod Stoliną pod przybranym imieniem Książę Radosław. Podstolina domyśla się wszystkiego, wybacza mu i chce ponownie z nim romansu, co nieco komplikuje sytuację. Równocześnie Papkin wyznaje Klarze swą miłość, ta z niego kpi, żądając całkowitego milczenia, powstrzymania się od jedzenia, a nawet dostarczenia krokodyla. Cześnik nakazuje Papkinowi dostarczyć Rejentowi wyzwanie na pojedynek. Akt trzeci. Rejent Milczek spiskuje z murażami celem złożenia fałszywego zeznania dotyczącego zajścia przy murze. Zawiadamia też syna o swoim postanowieniu, jaką ma on ożenić się z podstoliną. Nie słucha błagań Wacława i tego, co mówi na temat swojej miłości do Klary. Papkin przynosi wyzwanie do pojedynku rzucone Rejentowi przez Cześnika. Papkin jak zwykle wychwala się bohaterskimi poczynaniami, a nawet naśmiewa się ze swego gospodarza. Rejent ostatecznie grozi mu wyrzuceniem go przez okno, na co Papkin reaguje z sporym przestraszeniem i wyjawia prawdziwy powód swej wizyty. Pojawia się podstolina, czując się przyszłą synową Rejenta. Papkin natomiast zostaje wyrzucony z domu. Akt czwarty. Trwają przygotowania do wesela w domu Cześnika. Papkin przynosi wieści z domu Rejenta. Cześnik, chcąc zapobiec małżeństwu pod stoliny z Wacławem, dyktuje Dydalskiemu, staremu służącemu, list pisany, jakoby przez Klarę, do Wacława. List jest jednak dyktowany w tak skomplikowany sposób, że Dyndalskiemu nie udaje się go zapisać. W końcu Cześnik niszczy całe pismo. W tym samym czasie papki, przekonane, że został otruty winem przez rejenta, pisze testament, zapisując w nim swe dobra klarze, a długi krewnym. Wyjawia Cześnikowi, że wziętym do niewoli jeńcem był Wacław. Cześnik planuje zemstę na podstolinie i swoim sąsiedzie. Raptusiewicz wzywa do siebie Wacława i stawia sprawę jasno. Albo więzienie, albo ślub z klarą. Oczywiście szczęśliwa para decyduje się na tę drugą opcję i błyskawicznie biorą ślub w kapliczce. Przybywa rejent oburzony nieobecnością Cześnika w miejscu wyznaczonym na pojedynek. Dowiaduje się też o ślubie syna z Klarą. Okazuje się też, że cały majątek podstoliny należy tak naprawdę do Klary. Cześnik godzi się z rejentem, a Papkin drze testament. Rejent błogosławi Wacława i Klarę. Utwór kończy się zbiorową sceną ze słowami zgoda, zgoda, tak jest, zgoda, a Bóg wtedy rękę poda.